31 października wspominamy błogosławionego Leona Nowakowskiego, prezbitera i męczennika. Leon urodził się 28 czerwca 1913 roku w Bytoniu w województwie kujawsko-pomorskim. Po zdaniu egzaminu maturalnego chciał studiować matematykę na Politechnice Warszawskiej, jednak nie został przyjęty na studia. Przez następny rok udzielał korepetycji i przygotowywał się do egzaminów wstępnych. Nadal pragnął studiować na Politechnice, wkrótce jednak zmienił decyzję. We wrześniu 1932 roku rozpoczął studia w seminarium duchownym we Włocławku. Święcenie kapłańskie przyjął 20 czerwca 1937 roku. Następnie został skierowany na dalsze studia na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, a po roku do Rzymu. W 1939 roku uzyskał rzymski licencjat kanoniczny z teologii. Na wakacje powrócił do Polski, do rodzinnej miejscowości. Właśnie tam zastał go wybuch II wojny światowej. Już na początku września aresztowano księdza proboszcza parafii w Bytoniu. Wtedy zastąpił go ksiądz Leon. Wielokrotnie proszono go, by się ukrył, lecz nie zgodził się. Stwierdził, że nie może zostawić parafian i że teraz jest potrzebny jak nigdy dotąd. 24 października, gdy ksiądz Leon szedł odprawiać nabożeństwo różańcowe, został aresztowany i przewieziony do Piotrkowa Kujawskiego. Tam odwiedzali go najbliżsi z rodziny. Namawiali go też do ucieczki. Nie zgodził się, gdyż nie chciał nikogo narażać na represje ze strony Niemców. W nocy z 31 października na 1 listopada Niemcy wywieźli go wraz z 7 kapłanami przebywającymi w tym samym areszcie i rozstrzelali w parku miejskim. Księży pogrzebano w zbiorowej mogile. Leon zginął tylko za to, że jako kapłan pełnił posługę duszpasterską w swojej parafii. Miał zaledwie 26 lat. Został beatyfikowany 13 czerwca 1999 roku wraz ze 108 męczennikami II wojny światowej przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Leon aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.